Siemanko, to już jest drugie podejście do filmu. Pierwsze podejście nagraliśmy, ale niestety aparat się rozładował i troszeczkę brakło czasu. Drugie podejście będzie troszeczkę bardziej w skrócie. Rozchodzi filma na temat... Film ma na celu, ja wiem, danie do myślenia, żebyście zastanowili się, co robić. W czwartek jest Wigilia, tak? Tak, w czwartek jest Wigilia, czyli mamy, dzisiaj jest niedziela, 4, no prawie 5 dni, tak? Często na Wigilię dzieci mówią, co chcą, tak? Zwierzątko, kotka, pieska, kurwa, chomika, czy coś innego. Dobra, dostanie chomika, czy cokolwiek innego, no pół biedy, tak? Chomik w akwarium, to tamto. Zdechnie, to się zakopie, tak? Ale co się dzieje z innymi zwierzętami? Często jest tak, że ktoś kupuje dziecku pieska, dziecko pieska kocha, to tamto, tuli się. Dziecko dorasta, piesek też dorasta i co się z pieskiem dzieje? Dziecku się piesek nudzi, rodzice nie mają czasu zajmować się pieskiem. I z reguły dzieje się tak, że rodzicom jest szkoda wydać 150 zł, żeby pieska dać do schroniska i piesek ląduje na drodze, tak? W lesie, w worku, wyrzucony z auta, różne są sposoby. Niektórzy wypuszczają gdzieś w pizdu psa, spuszczają ze smyczy i uciekają. Różnie po prostu jest. Ja już mam tutaj przykład, obok mnie jest ulica Górnickiego, na której wcześniej nagrywałem. W OSS-ie tam taki piesek już od tygodnia, czasu dowożę mu jedzenie i wszystko. Piesek jest, chodzi środkiem drogi. Gdyby nie to, że jechałem na długich, zawsze jeżdżę na długich, to ja bym go po prostu potrącił, bo mi wybiegł pod koła. Od tamtej pory zawsze mu dowożę jakieś jedzenie, czy cokolwiek innego. To o tym piesku będzie na końcu, razem z zakończeniem filmu. Ja już odnośnie psów dość dużo widziałem, potrącenia i różne inne sprawy. Już ratowałem pieska jednego z środka najbardziej ruchliwej drogi. Razem ze strażą miejską został przewieziony do schroniska, gdzie po 3 dniach zmarł z powodu niewydolności nerek. Widziałem potrącone koty, rozjechane koty. No to jest po prostu taki krajobraz tak codziennej drogi. Wystarczy jechać jakimś drogą i się widzi jeż, kot, pies, lis czy cokolwiek innego. Z czego to się robi, tak? Widziałem już akcję, że ludzie po prostu wychodzi zwierzę na drogę, ludzie nic, nie trąbią, nie hamują, przyspiesza debil i jedzie, tak? Albo pieprznie psa, albo nie pieprznie, zobaczymy co z tego będzie. Już widziałem, jak kobieta przede mną jechała, przejechała kota, po kocie wyjechał jej spod kół, nie hamowała, kot w miarę wcześniej wyszedł, wyhamowałaby. Lecimy, bo już bateria się rozładowała, niestety nie zdążyłem naładować aparatu. Tak więc cóż, kierowcy nie są zbyt ostrożni, jeżdżą, nie hamują. Wiem, jak jest na niektórych drogach w Radomsku, ludzie zamiast jechać 50, tak, no mówię 60, bo 60 jeszcze w miarę można jechać, ale nie wolno. Jeżdżą po 70-80, jest to taka droga łącząca trasę szybkiego ruchu, nie trasę szybkiego ruchu, tylko drogę ekspresową, powiedzmy, z centrum miasta, to jest ulica Brzeźnicka, wiadukt, tam często ludzie zasuwają, najwięcej do potrąceń dochodzi tam, ludzie wyprowadzają swoje pieski czy coś, pies wyjdzie na wiadukt, no i niestety samochód nie wyhamuje, stamtąd właśnie ratowałem pieska, to były godziny szczytu, korek się wytworzył, niesamowity. Tak więc ja Was proszę o jedno, żebyście jednak zastanowili się, pomyśleli razem ze swoim dzieckiem, czy naprawdę będzie ten pies do końca i swojego, i psa życia, i waszego życia, czy będzie z wami, czy coś w tym stylu. Czasami naprawdę lepiej już oddać tego psa komuś innemu, tak? Jeżeli nawet was nie stać do schroniska dać, oddać psa komuś innemu, czy coś w tym stylu, byleby tylko ten pies nie wylądował na drodze, no bo to się widzi multum psów bezpańskich, no z jakiegoś powodu są bezpańskie, tak? Kto się wziął, wyrzucił, tak, psy się rozmnażają, nie tak jak koty, ale się rozmnażają, tak, no i no co poradzić, no. Jednak to jest ludzka głupota, to, że psy lądują na drodze, no bo szkoda 150 zł, no ale to 150 zł może uratować życie, no powiedzmy, psów, faktem nie każdego to obchodzi, co się z tym stanie, wyrzuca i chuj, tak. Ale
To jest nie tak. Ja odkąd pamiętam, psy zawsze mieliśmy to albo dopóki nie zmarły po prostu, albo no jeżeli dajmy na to pies był za duży, tak, a my się przeprowadziliśmy do bloku, to został oddany do innej osobie, tak, naszemu znajomemu, co miał podwórko, pies się mógł wybiegać i wszystko. No czasami warto, chociaż pomyślcie, jakie byście mieli wyjście awaryjne, tak, w razie gdyby czasami bierze się malutkiego pieska, a później piesek rośnie za duży, no i co z tym zrobić? Wypieprzyć, no po co, tak? I naprawdę, żebyście zastanowili się, święta idą, niech chociaż te psy też cokolwiek mają, tak, niech dostaną rodzinę, ale nie za cenę, żeby później zostały wyrzucone, tak, bo pokochać kogoś, później zostać przez kogoś wyrzuconym, to później psy znienawidzą ludzi, tak, już jest dużo zwierząt, do których chce się podejść, pies się boi, tak, podejść, no bo został skrzywdzony przez człowieka, był bity, katowany, czy cokolwiek innego, różne rzeczy się dzieją z psami i kotami. Ostatnio w Radomsku mieliśmy taką akcję, że koty ginęły, ginęły koty po prostu masowo. Ktoś wszedł do szpitala starego i tam była masa krwi po kotach, skór, wszystkiego. Ktoś po prostu obcierał koty ze skóry żywcem. Była taka akcja w Radomsku, teraz to ucichło, nie wiem, czy już nie ma nic, po prostu jest cisza na ten temat. Tak więc dbajcie o swoje zwierzęta, psy, koty, nie wiem, co tam ludzie mają, szopy, różne zwierzęta mają. Nawet te najmniejsze, ale trzeba dbać. Pamiętajcie o tym, że to jest zwierzę. Ono was kocha i ono się odwdzięczy za to, co wy dajecie temu zwierzęciu. Tak, jeżeli dajecie miłość, pies się na pewno odwdzięczy, nie zostawi was w potrzebie ani nic w tym stylu. Tak więc cóż, apeluję, żebyście pomyśleli naprawdę, zanim ktokolwiek kupi zwierzę, no bo to jednak nie jest zabawka, którą można, jeżeli się zużyje, to można wyrzucić, tylko trzeba dbać, pilnować i no, poświęcać czas, tak? To jest prawie jak małe dziecko, no. Trzeba poświęcać czas, no. Dlatego naprawdę warto się zastanowić. Na koniec materiał, który jadąc jakieś 3 godziny temu nagrałem z tym pieskiem. Tam jest zakończenie filmiku. Z tej pozycji to tyle. I tak oto, moi drodzy, wygląda efekt porzucania piesków. Jesteśmy na ulicy Górnickiego i oto mamy pieska, który się już wałęsa po tej drodze. Dosłownie ładnych kilka dni. Zawsze co wracałem z pracy, zostawiałem mu tutaj coś do jedzenia. Zawsze mu coś wyrzucałem, ponieważ on tutaj zawsze w polu gdzieś leży. Piesek jest no, dosłownie przesłodki, malutki, ufny ludziom, ale widocznie no, ktoś go jednak, wiadomo, porzucił. Ja za wiele nie mogę w chwili obecnej zrobić. Wiem, że on tutaj cały czas jest, cały czas mu dowożę jedzenia. To karmę, to coś w tym stylu. Niestety policja nie zareaguje na coś takie jak porzucony pies. Mówią, żebym sam go zawiózł do schroniska. Wiadomo, żebym sam zawiózł do schroniska, no to muszę wyłożyć 150 zł, których niestety nie mam. I tak kończą pieski, które no, kupione są dla dzieci i dzieciom się znudziły, tak? Albo kończą tak jak on, czyli wałęsa się po takiej oto drodze. Albo kończą niestety pod kołami samochodów. No piesek jest dosłownie przesłodki, choć pokaż się, słodziaku. No słodziutki jestem, tak, taki słodki. I ktoś go niestety, wiadomo, wyrzucił. No piesek jest brudny, chodzi, wiadomo, standard, jak tak po takich drogach. Droga jest w nocy strasznie ciemno tutaj jest. Ja zawsze jeżdżę na światłach długich i możliwe, że to dlatego też go zawsze zauważam. Tak? Psinko mała? Taki psinek jestem? Psinek. Taki słodziutki piesek. No, taki słodki. Taka słodkość mała jest, tak? No jak ja bym cię chciał wziąć do domku, no ale już mam 4 psy. No, nie mogę cię, biedactwo malutkie, wziąć. Wiesz? Szkoda, że to nie ma takiej opcji jak w telefonie, czyli że można nagrywać i robić zdjęcia jednocześnie. Niestety po zrobieniu zdjęcia myślałem, że jakieś kleszcze ma, ale to nie, to są po prostu takie główienka, co się w polach sami się przyklejają.
Piesek wygląda, no teraz wiadomo, był zadbany, no ale teraz jest już niestety troszeczkę nie jest. Wziąłbym go chociaż na wykąpanie czy coś, no ale no nie mogę tak sobie bez jakiejkolwiek informacji sprowadzać piesków czy czegokolwiek w tym podobne. Psinka, bądź tutaj za godzinkę, tak? To ci przywiozę jedzonka, dobrze? No, mały psinek taki malutki. I tak, moi drodzy, kończą psy, zwierzęta ogólnie, które się kupuje dla małych dzieci i które później dzieciom się nudzą. Pieski lądują na drodze, bo wam jest szkoda wydać 150 zł, aby piesek trafił do schroniska, ewentualnie wziąć i wydać go nawet jakiejś innej rodzinie. Tak kończą pieski, wałęsając się po drogach i wpadając pod koła samochodów. Wybaczcie, no jak dla mnie to, nie wiem, zwierzęta są bardziej uczuciowe niż niektórzy ludzie. To jest naprawdę dosłownie przegięcie. Zastanówcie się nad tym, co kupicie dziecku na prezent. Czy ma to być pies? Jeżeli ma to być pies, to chociaż miejcie pewność, że dziecko pokocha tego psa bezgranicznie i będzie z nim do końca swojego lub życia pieska. Naprawdę się nad tym zastanówcie. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, Merry Xmas. Ja to za dobry w składaniu życzeń nie jestem, tak? Ja wiem, co można życzyć. No, na pewno szczęścia, tak? I na pewno świąt spędzonych z rodziną. Faktem, nie każdy może to zrobić, bo są kierowcy ciężarówek, wojsko, policja. Nie każdy może spędzić święta z rodziną. Ale życzę, żeby święta były jak najlepiej spędzone. Na razie.